Cześć, dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Singularity, gdzie wreszcie mamy do czynienia z tymi przeciwnikami dziwnymi, którzy się teleportują. Wygląda to niezachęcająco. Weźmy sobie tą technologię E99 jak zwykle. Troszeczkę mi słońce po oczach daje, więc mogę mieć problemy z dostrzeżeniem wrogów. I się tak zastanawiam, czy nie będzie lepiej, jak będę używać teraz karabinu. Nic nie ma. Szukam cały czas tych punkcików różnego rodzaju. Wiem, że sprawdziłem sobie w internecie, bo nie wiedziałem, gdzie można je wydawać. I okazało się, że można to robić, ale dopiero później, jak już zdobędziemy takie specjalne miejsce. Notatka, świetnie. Mat. Skoczek broni wieżę, ale goniec bije króla. Przepraszam, Paweł. Nie wiem, o co tu chodzi. A może grali sobie po prostu i zostawiali szachy. Dobra, weźmy 99, weźmy pakiet medyczny. Amunicja do Walkirii. Być może udało nam się uciec przed potworami, a może po prostu się nami znuciły. Na razie jesteśmy bezpieczni. Paweł skręcił kostkę. Obawiamy się, że może być złamana. Dziś wieczorem zatrzymamy się w tym miejscu. Spotkało nas prawdziwe szczęście. W schronieniu znaleźliśmy szachy i wódkę. Poczuliśmy się jak to. No tak. Poza wódką niczego więcej nam nie trzeba. Nie. Rosjanie nie żyje z jedzenia. Rosjanie żyje z wódki. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, czy tak do końca im się to poszczęściło, czy oni to przeżyli. Weźmy dodatkowe tutaj elementy. Centuriona nie chce. Tu można coś otworzyć. Kolejne 99. Pięknie. Interesujący są ci przeciwnicy. My się potrafią. To są ludzie generalnie, którzy zmutowali. Generalnie umieją się dość w interesujący sposób przemieszczać. Okay, weźmy sobie amunicję do strzelby. Mam maksymalną ilość, świetnie. Pewnie jak wyjdę na środek, to się coś stanie, prawda? Tu jeszcze nic. Mam wrażenie, że oni mnie obserwują i zaatakują w najmniej oczekiwanym momencie. Jeszcze sobie pójdę tak troszeczkę zwiedzić tutaj okolice. Nic nie da, to jest pakiet medyczny. Jakiś żołnierz zaciukany. Raczej rozszarpany. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam się znajduje. Tutaj do środka możemy zabarykadować drzwi! Moja kostka! Co to jest ten Paweł, o którym mówił? Okej, okay, wejdźmy do środka i teraz coś wyskoczy. Na bank wyskoczy. Wiedziałem. Okej. Okay. Czekaj, zaraz na wejście do laboratorium. Dobra. Coś się z nimi bardzo nie tak dzieje. O, wow. Jesus fucking Christ. Dobra. Uleczmy się troszeczkę. Auć. Jezu. Dlaczego tak się dzieje? Alternatywne wejście do laboratorium. Tu jest jakieś alternatywne wejście chyba. Czymś we mnie rzucają, Jezus Maria. O. Do widzenia. Ktoś jeszcze? Bardzo ładnie. No, chodź tu, widzę cię. Pięknie. Ciekaw, czy oni się respią. Tak w nieskończoność, czym się wydaje? Chyba nie. Okej, okay. Idziemy na górę. Ale mocne obrażenia zadają na tym poziomie trudności już nawet. Najpierw widzimy sobie. Spadaj. Żeby go tak nagrać w ten sposób. Znowu sobie użyję apteczki. I amunicja, pięknie, tego mi właśnie potrzeba. Plus L99. W skarbcu, którego szukasz, znajduje się urządzenie UMC. Zostało ono stworzone przez doktora Barisowa.
jednego z naukowców pracujących tu w latach 50. Jest pewnie jakieś urządzenie do tej manipulacji czasem, przynajmniej tak się spodziewam z tego. Okej, okay, coś tu się dzieje wyraźnie, coś tu majaczy. Weźmy do środka. Nie ma czasu, oni są już prawie w środku. Proszę! Najwidoczniej, choć nie, też został zabity. Okej. Więc tak się jak dołączył do twoich kompanów, których zastrzelił, mogę ten przejść? Nie mogę. Ale ciągle słyszę te potwory. Weźmy tutaj. Pakiet medyczny, jeszcze jeden, notatka. Pojawiły się nowe osoby, zwykły personel, również żołnierze i naukowcy. To oznacza coś naprawdę dużego. Anna, znajoma z administracji, mówiła mi, że muszą pracować dwa razy szybciej, by nadążyć z wprowadzeniem danych i archiwizacją plików. To coś dobrego, prawda? Data 2 sierpnia 1953, Aleksi Kozłow, sekretar Alena. Kozłow, sekretarka z laboratorium badawczego. Nic ciekawego. Ty może coś otworzyć? No. Już. To wyłączymy. I chyba dzięki temu... Właśnie, otworzyły się drzwi, ale tak przy okazji na pewno sobie sprawdzimy jeszcze to miejsce. E99, cudownie. Mamy bardzo dużo już tych punktów. Tak się zastanawiam, czy gdyby odciąć zasilanie w ogóle w tym budynku, to czy te potworki straciłyby wtedy swoje zdolności. Sporo ich tam. Podejdźmy w tą stronę. Mam tutaj jeszcze więcej E99. 3500. Jestem ciekaw, kiedy dojdziemy wreszcie do miejsca, gdzie będzie można ulepszyć postać. Poszukaj tajnego wejścia do katakumb. Będzie klimatycznie, katakumby. Kryozbiorniki. Powodując zamrożenie wszystkich znajdują się w pobliżu przeciwników. Zaatakuj zamrożonych wrogów, rozbijając ich na kawałki, zanim oni zaatakują ciebie. Pięknie. Zacnie to wyszło. Jeszcze nie będziemy schodzić. Ponieważ tutaj jest kolejne E99. Nie wiem, czy będziemy z przeciwników czy też nie, na pewno są. Już ich słyszę. Dobra. Na razie sobie spokojnie dajemy radę. Otwórz nagranie, może niekoniecznie teraz. Jeszcze sobie sprawdzę całe to pomieszczenie. Nadal muzyka dość mocno przygrywa. O, widzę, że oni tutaj eksperymentowali z różnego rodzaju stworami. Ha, 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 ktoś spod kontroli, klasycznie. Bierzemy amunicję. Albo coś innego. Zestaw medyczny, nie. Kolejne punkciki i notatka. U szczurów pojawił się efekty wstrzyknięcia E99. Zmniejszenie tkanki tłuszczowej, zwiększenie siły ogólne, przyrost... Wyniki są niesamowite. Muszę to zgłosić do wydziału zajmującego się badaniami ludzi. Być może znajdę jakieś zastosowanie. Dnia 22 grudnia 1953. Specjalista do spraw rozwoju Maria Czekow. Ech, droga Mario, jakbyś wiedział. Dobra, przesłuchajmy to. Puste nagranie, co nie ma. Albo coś zostało z dźwiękiem, nie tak? Pięknie. Dostał HD i się schował. A, tu jest jeszcze 99. Mogę tu wejść? Nie. Troszeczkę szkoda, że tak mało jest miejsc, gdzie można wejść w tej grze. A pozwiedzamy, naprawdę. Najchętniej lubię, gdy takie gry mają właśnie otwarte światy. O, tam coś jest.
dziennik roboczy doktora Wiktora Borisowa. Potwierdziły się moje przypuszczenia, że E909 może wpływać na czas. Podczas ostatniego eksperymentu kukurydza dojrzała w ciągu zaledwie 3 dni. Trudno przewidzieć skutki tego odkrycia. Doktor Demiczew nalegał, abym rozpoczął testy E99 na ludziach. Oczywiście odmówiłem. No, im bardziej się w takim razie został pewnie zamordowany przez Demiczewa, a my uratowaliśmy Demiczewa, czyli tego złego. Więc Barisew ukrył to urządzenie zapewne. Jeszcze sobie zwróćmy tą stronę. Co tu jest? Generalnie coś tam na pewno jest, ale jakaś szczelina. I zapewne urządzenie będzie pozwalało używać tych szczelin. Wejdźmy tutaj w takim razie. Odnaleźć im skarbiec w takim razie. Brawo. Liczę na to, że będę jeszcze mógł wydać troszeczkę punktów. Auć. Smutna buzia, to mi zdaje obrażenia. Dziennik roboczy. Doktor Wiktor Barisow. Pracownicy odkryli jaskinię pełną E99, znajdując się tuż pod moim laboratorium. To by tłumaczyło wyniki wykraczające poza skalę. Nakazałem odizolować jaskinię, by zgromadzone w niej E99 nie wpłynęło na naszą pracę. Interesujące. Coś tu może jest jeszcze poukrywane. Nie, w takim razie schodzimy jeszcze niżej. Czy mi się zdrowie regeneruje, czy mi się wydaje, że się regeneruje? No i niektóre tekstury są obrzydliwe wręcz w tej grze. A niestety to jest bolączka Unreal Engine. Wow. To wygląda jak dziwna roślina. No się będzie tego dotykać, bo ostatnio mnie prawie coś zabiło. Tak jakby to była substancja organiczna. Jeszcze więcej tego E99. No i teraz faktycznie widzimy ten skarbiec. Maszyna czasu stworzona przez Rosję. Twój sygnał zanika, więc pewnie udało ci się znaleźć skarbiec. W środku jest urządzenie UNC. Demiczew zabił twojego przyjaciela, żeby je zdobyć. Coś mi się śmierdzi z tym MIR-12, wiecie? Mi się wydaje, że oni też będą chcieli po prostu zdobyć to urządzenie, a następnie wycyckają nas. Teraz zobaczmy to. Szanowni koledzy, członkowie Politbiura, nazywam się dr Wiktor Borisow. Kieruję badaniami na katordze 12. Efekty eksperymentów z E99 przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Najnowsze wyniki wskazują, że tego pierwiastka można użyć do zmiany czasu, stanu, przedmiotów. Oto próba testowa 143. Urządzenia manipulującego czasem lub UMC, zgodnie z jego powszechnie używaną nazwą. Jak widać, UMC umożliwia przywracanie obiektom ich oryginalnej postaci lub ich gwałtowne postarzanie. Nie należy używać urządzenia wobec istot żywych. Wyniki są bardzo nieprzyjemne. Rozpocząłem już pracę nad mniejszą wersją urządzenia. Niestety, UMC działa wyłącznie na obiekty, które są nasycone E99. Dokonuję kolejnych przełomowych odkryć. Za zwycięstwo komunizmu! Czyli już dostaliśmy wskazówkę, że jednak naszego nowego urządzenia nie będziemy mogli używać wszędzie, tylko chcemy. Mogę tu wejść. Mogę. A mogę tam pójść jeszcze? Czy lepiej jeszcze nie iść tam? Jakaś notatka. Prototyp jest gotowy. Przypomina dużą, niezdarną bestię. Potrzebuje czegoś bardziej eleganckiego. Jednak na razie takie rozwiązanie musi wystarczyć. Barisow. No, to jest prototyp, tak? Sobie pracował tutaj w podziemiach najwidoczniej. Bał się konfiskaty. Nic tu więcej nie widzę. Co moglibyśmy zgarnąć? W takim razie pójdziemy sobie i wejdziemy do skarbca. Witaj, jestem dr Borisow. To jest dziennik filmowy.
moskiewskiego projektu badawczego numer 19 dotyczący możliwych zastosowań urządzenia manipulującego czasem. Urządzenie UMC, jak je nazywamy. Nie wiem, w sumie śmiesznie to wygląda, wiecie? To niby jakieś super zaawansowane technologie, a mają jeszcze takie stare filmy i kiepskiej jakości nagrania. Interesujące. Udało ci się zdobyć urządzenie manipulujące czasem UMC. Umożliwia przemieszczanie obiektów wzdłuż osi czasu, pojedynczych z nich starzenie się lub odnawianie naśniku, aby postarzyć lub odnowić wybrany obiekt. W sumie całkiem fajne. No dobra. Troszeczkę mi to Time Shifta przypomina. W Time Shift'cie były też motywy takie, które pozwalały na manipulowanie czasem. Teraz znacznie pewnie będzie więcej elementów interaktywnych. Albo zagadek środowiskowych. To na pewno. Impuls. Zamiast atakować wręcz, możesz użyć impulsu, który powoduje emisję potężnego ładunku energii. E99, naciśnij tab, aby wystrzelić impuls. Okej. Okay. Mogę to naprawić? Czy otworzyć później? Odszukaj Barisowa. Okej, okay, czyli Barisow żyje. Sukces, udało mi się stworzyć zmniejszoną wersję urządzenia manipulującego czasem. Muszę teraz ukryć urządzenie przed doktorem Dymiczewem. Ciekawe, czemu się pokłócili. Okej. Okay. To jest w sumie całkiem ciekawe. Nie wiedziałem, że można w ten sposób robić i dostaliśmy chyba mnóstwo tej technologii aktualnie. To będę mógł wejść na górę. Jeszcze jednak nie chcę tego robić. Kolejne jakieś notatki. Świetne, bardzo podoba mi się ten motyw. Kolejne 99, steampack, troszeczkę wtedy uszkodziłem zdrowie. I co, tutaj można coś jeszcze zrobić, czy już nie? Chyba w takim razie musimy się cofnąć. Dobra, idziemy w tą stronę. Na razie nie będę używać impulsu. Energia UMC. Energia UMC jest powoli odnawiana. Do zmiany wielu... Do zmiany wieku większości obiektów potrzebna jest minimalna ilość energii. Zmiana wieku organizmów żywych stworzeń lub żołnierzy wiąże się ze znacznym większym użyciem energii. Okej. Okay. Później wykupimy sobie określone perki, które pozwolą nam manipulować. Mogę tu wskoczyć teraz? Mogę coś zrobić? Podoba mi się motyw, naprawdę. Teraz chodzi ci bawić. Och, ręko, widzę twój sygnał do GPS. Mam nadzieję, że masz UMC. Musisz go użyć, aby cofnąć się do roku 1955 i uniemożliwić Dymiczewowi zabicie Barisowa.
Tylko on wie, jak przywrócić właściwy bieg historii. Te rośliny są też ciekawe. Nie wiem, czy one służą do jakichś zagadek, czy... Na razie je pochowamy. O, Jezu, przestraszyłem się. Dobra, coś tu jednak było ukryte. Świetnie. Weźmiemy technologię. I wychodzimy ze skarbca w takim razie. Okej, okay. Na górę. Dziękujemy, dziękuję. Jeszcze tutaj. Podoba mi się efekt naprawiania tych wszystkich obiektów. Jestem ciekaw, jak to będzie działać w palce. Też naprawiliśmy. Ale jeszcze pojedziemy sobie na górę, żeby zobaczyć i zabrać wszystkim skrzyneczkę. Pięknie, no nic na Walkirii może być. Musisz znaleźć szczeliny, rozdarcie czasoprzestrzeni. Takie miejsca powstały po wybuchu osobliwości. Cała wyspa jest w nim usiana. Czyli pewnie mówi o tym czymś. Czasoszczeliny w połączeniu z UMC umożliwiają. Odbiłem się. Podróże w czasie. Takie szczeliny w kontinuum czasoprzestrzennym powstają na skutek użycia dużej ilości energii E99. A jeszcze coś tutaj było ciekawego do zrobienia na przykład? No, mogę się cofnąć? Nie, już nie mogę. Jestem tutaj zablokowany, ale tutaj mogę coś naprawić i wejść na górę. Świetnie. Pan sobie weźmie troszeczkę więcej elementów. Dodatkowy E99, świetnie. 4700, to już całkiem ładny wynik. Nie mogę się doczekać, aż zastosuję to w walce. Przejdź przez tą szczelinę. Czasosygnał. Wciśnij F, aby wysłać czasosygnał, wysłany impuls pozwala na odkrycie wszystkich czas kroków oraz obiektów, na które działa UMC. Interesujący, jesteśmy jeszcze tutaj w czasie, gdy to była świetność. Okej, okay, tam coś jest. Weźmy to sobie od razu. Czyli zastrzelone, krócej mówiąc. Mimo wszystko jeszcze chciałem sobie posprawdzać, czy tutaj jest coś ciekawego. Tutaj nie ma. Ok, idziemy tam na górę w takim razie, tak jak tam mówił. Sam ty się stań razem z innymi. Nie, nikt mnie nie uciszy. Wykonuj polecenia, jeżeli chcesz przejść. Dimitrzew marnuje czas, jeśli myślisz, że tacy bandyci mogą ukryć prawdę. Dobra, jeden uciekł. Pewnie znowu zmieniłem historię. Puściłem teraz kolejnego zbrodniarza. Ale to jest tędy. No ale nie patyczkują się. Pięknie. I śmieszne jest to, że amunicja pasuje również do naszej broni. Jeszcze jeden. Strasznie dużo ich tu. Tam jeszcze z jakimś strzelbą. Jeszcze jednego słyszę. Pięknie. Weźmy amunicję. Mógłbym oczywiście użyć tego czasu całego, ale... eksperymenty. Mogę użyć rzeczywiście tego całego czasu do eliminowania przeciwników, ale na razie wolę się tym pobawić. Potęga E99 jest znacznie większa niż mi się wydawało gdzieś. Doszło do wypadku. Nastąpił wybuch prototypu UMC. Promieniowanie zabiło trzech moich asystentów. Nie mogę dopuścić zatrzymania prac. Zbyt ważne. Jeśli mi się powiedzie, skorzystam na cała ludzkość. Okay. Co, Demiczew miał raczej takie bardziej pozytywne plany z wykorzystaniem tej technologii.
sumie interesujące. Da się teraz wejść? Nie. Dobra, pozbierajmy amunicję. Gdzie teraz? Będziemy sprawdzić wszystkie pomieszczenia. Przede wszystkim szukamy punkcików. Później zastanowimy się, jak stąd uciec. Nie, nie pozwolę wam. Nie pamiętam, żebym prosił cię o zgodę. Zabiłem Demiczewa. UMC? Skąd? Ocaliłeś mi życie. Masz UMC i amerykański mundur. Musiało dojść do jakiejś potwornej pomyłki. Chodź ze mną, potrzebuję moich notatek, ha? Ludzie Demiczewa! Wykrywajcie mnie! Pomagajcie! Ja nie mogę podnieść głowę! Jeszcze jeden? Ciekawe, co ja z granatami mogę robić. Czy coś mogę z granatami robić? To by było interesujące. Znaczy, tutaj jest coś schowane. Jest pakiet medyczny. I może sobie użyjemy w takim razie. Pięknie. A, wiecie, zastanawiam się też nad od razu kolejną produkcją, którą sobie zaczniemy. I tak powiem wam, że coraz bardziej nieśmiało patrzę na serię The Legend of... Legend of Kane. Sir Reaver. Zaczynają oczywiście od pierwowzory. Poziom twojej energii powoli się oddawia. Jeżeli chcesz szybko uzupełnić straconą energię, użyj baterii UMC. Są one używane automatycznie, gdy brakuje ci energii E99, a chcesz skorzystać z UMC. Doskonale. To są takie baterie. Jest ich dwóch. Czy możesz się ich pozbyć? Tak, mogę. Mogę się każdego pozbyć. Bardzo ładnie. Pojedyncze strzały jak najbardziej działają. Wiedziałem, że Demiczew będzie zdenerwowany naszą odmową współpracy. Jednak nie sądziłem, że posunie się tak daleko. Proszę, kapitanie Renko. W pobliżu jest kolejne laboratorium. Proszę mnie tam zabrać. Czyli jeżeli teraz zabiliśmy Demiczewa, to on się już w przyszłości nie pojawi. To znaczy, że kto będzie zły? Cholera, nie mogę otworzyć. UMC pozwala na manipulację wiekiem obiektów, umożliwiając ich odmładzanie lub postarzanie. Nawet safe może ulec zepsuciu wraz z upływem czasu. Zaczyna nam brakować czasu. Proszę postarzyć safe przy pomocy UMC. Kto wymyślał to w ogóle? To są twoje notatki? Proszę to wziąć. To prototypowa broń E99 może być niestabilna, jednak pomoże nam w wyrównaniu szans. Seekera dostaliśmy. Naciśnij przytrzymaj przycisk myszy, by sterować lotem naładowanego pocisku. Ten karabin strzela pociskami E99, które wpływają na czas i mogą być nakierowane przez strzelającego. Interesujące. Ludzie Demiczewa! A, w ten sposób. Mogę sobie kierować po prostu. W sumie całkiem fajna rzecz. Oczywiście tor lotopocisku jest taki sobie... nie do końca właściwy. Trudny do uzyskania. Pięknie. Jest tutaj. Takie trochę wykorzystanie tej broni to 400. Bardzo mocno. No i końca misji, dobra. No dość tam chowa. Spoko, możemy też tak zrobić. W zasadzie, jeżeli ta gra działa w ten sposób, że możemy jakby cofać czas, to czemu nie mogę sobie cofnąć czasu na broni, żeby dodać amunicję z powrotem?
w sumie jest dziwne. Coś tu było jeszcze ciekawego? Do zebrania? Jakaś amunicja? Amunicja się oczywiście przyda. Do karabinu zwykłego. Nie do tego dziwactwa. Nie podoba się tam ta broń. Jakaś taka przekoksana. Weźmy sobie E99. I jeszcze sobie sprawdzę tutaj okolicy. Jeszcze jeden? Pięknie. Wszelkie dodatkowe punkciki gdzieś schowane. Męczą też ciągle te same odzywki żołnierzy. Jest troszeczkę śmieszne, śmiesznie zrobione. Widzę te strzelby, pakiety medyczne. Możemy jeden wykorzystać. Jest kolejny pakiet medyczny, ale nie potrzebuję już takiej ilości. W takim razie idziemy na górę i idziemy za Parisowym. A ja sobie jeszcze sprawdzę, czy tutaj z tej strony coś jest ukryte. Haha, jest coś ukryte, świetnie. Kolejne punkty i bateria tym razem. Dobra, wracam do Barysowa. No wszystko tych udziwnień i prowadzenia, znaczy udziwnień, no w mechanice. Coś jeszcze? Generalnie piękne headshoty lecą. No tu w ogóle była znajdź. Dobra, przepraszam się was, że się nie odzywam przez chwilkę, ale skoncentrowałem się troszkę na strzelaniu. Dodatkowe 99. I poruszanie materią jeszcze pewnie wejdzie do tego. Bardzo ładnie. Uff. No to jeszcze kilku Rosjan. Nie, wszędzie poustawiali butle z gazem, później się dziwią, że będzie to wybuchać. E99, pięknie. Tutaj się nie da, ale ty mi to otworzysz, tak? Zaraz. Chciałbym najpierw sprawdzić całe to pomieszczenie. Wszystkie pomieszczenia właśnie, tu coś jest. Zdecydowanie wiedziałam, fajnie. Technologia do broni. Będziemy mogli zrobić kolejne ulepszenie. Czyli opłaca się tutaj łazić, szukać. Dodatkowa amunicja. A, to jest pewnie jakaś forma granatu. Interesujące. Film archiwalny. Zobaczmy. Jeszcze przed zakończeniem odcinka. Oto przykład praktycznego zastosowania moich prac nad kontrolowaniem zakłóceń czasu przy pomocy E99. Impas to urządzenie, które po uruchomieniu zatrzymuje czas w określonym obszarze. Efekt utrzymuje się przez pewien czas. Można go zniwelować używając energii grawimetrycznej. Aby przywrócić efekt, należy znowu włączyć urządzenie. Pole zakłócające przepływ czasu można również wykorzystać jako tarczę. Jestem pewny, że w ciągu roku dzięki moim badaniom otrzymamy broń, która będzie znacznie lepsza od tego, czym dysponuje Zachód. Wtedy rozpoczniemy podbój świata ku chwale komunizmu. Niech żyje Związek Radziecki! Dobra, przeraża mnie postać, którą właśnie ratuję. Się okaże, że Parisow będzie jeszcze gorszy od tamtego. Bateria, świetnie. No i w takim razie lecimy do tego Barisewa. Otworzył tutaj drzwi, czy nie? Jeszcze niewielki kawałek. Zara, najpierw sprawdzę wszystko, co jest wokoło. Coś mu nie ufam, powiem wam. Coś mi śmierdzi. Tutaj nasze drogi muszą się rozejść. Proszę się mną nie martwić. W tej wieży będę bezpieczny.
Na pewno znowu się spotkamy. Użyj UMC, aby uaktywnić tę szczelinę. Zabierze cię z powrotem do swojego czasu. Skąd ma wiedzieć, że akurat do mojego czasu? To wszystko jest wielkie, są nieścisłości. Życzę nam obu powodzenia. Niech będzie. No dobra, ale zabiłem Brysowa. Trudno w to uwierzyć. Czekałem ponad 50 lat na nasze kolejne spotkanie, ale dla ciebie to trwało kilka sekund, prawda? Musisz się pospieszyć. Pamiętasz wieżę, do której się udałem? Wróciłem tam. Wydawała się najlepszym miejscem. Przyjdź do mnie szybko, mamy wiele do omówienia. Uważaj, wysłałem naszego wspólnego przyjaciela. Przedostałem się do wieży doktora Borisowa. Zaczynam się troszeczkę gubić. W takim razie zabiliśmy Demiczewa, to Demiczewa już teoretycznie nie ma. Plany. Plan i wzory umożliwiają Borisowowi utworzenie nowych ulepszeń. Po odnalezieniu planu lub wzoru odpowiednie ulepszenie pojawiają się automatycznie w modyfikatorze. Plan ulepszenia bohatera. Udało ci się odkryć serce. Zwiększy maksymalny poziom twojego zdrowia. Użyj 90 w dowolnym modyfikatorze. Ok, interesujące. I to jest modyfikator właśnie. Doktor Państwo, może użyj technologii 99, którą uda ci się znaleźć do utworzenia ulepszeń UMC. Skorzystaj z tych stacji, aby ulepszyć swoje UMC. Okay. Modyfikatory. Wyposażenie UMC. Używaj technologii do stworzenia wyposażenia UMC, aby skorzystać z efektów zakupionego sprzętu UMC. Musisz go wyposażyć. Rozpoczynasz grę, posiadając tylko jedno miejsce przeznaczone na wyposażenie UMC. Okay. Strzelec wyborowy. Zwiększa... To jest wyposażenie UMC, tak? Zwiększa celność wszystkich typów broni. Takie średnie. Atuty. Użyj technologii do ulepszenia niektórych mocy UMC. Zwiększa obrażenia zadawane przez impuls oraz zwiększenie siły atuty bohatera. Za pomocą technologii 99 możesz tworzyć atuty bohatera. Efekt atutów ma zastosowanie od momentu ich stworzenia. Ulepszenie broni. Kup ulepszenie broni używając technologii 99. A, to wiem, co to jest. Dobra. Zwiększy maksymalny poziom zdrowia. No to na pewno. Nawet na 2 punkty. Bardzo fajnie. To byśmy sobie wydali. Teraz będzie potrzebować 3000 do następnego. Pakiet medyczny. Na razie nie możemy ich mieć więcej. Wiem, że będę mógł mieć ich więcej. Gdzieś myśmy się teraz powinniśmy udać. Taki film archiwalny z dołu. Coś nie wyszło. Jak widać, nie ma tu nic i nawet go zabiło. Ale wiecie, to wygląda trochę inaczej niż poprzednio. Wszystkim to coś płonie. A wir też nie jest pomarańczowy, tylko jest szary. Okay. Ciekawe, czy to będzie miało związek z czymś, z jakimiś innymi elementami. Dobra, idziemy tędy. Znacznie ciemność to zrobiło. Czy to jest latarka w ogóle w tej grze? Demiczew. Bad. Nie bardzo rozumiem. Dobra, schodzimy niżej. Po prostu odnowiliśmy pakiet petyczny. No dobra, też tak może być w sumie. Tutaj i jesteśmy dalej w tym laboratorium, tylko że dużo, dużo, dużo wcześniej. 8 maja 1953 roku ponownie poddaliśmy testom moduł antygrawitacji. Testy zakończyły się niepowodzeniem. Tym razem obiekt testowy przebił się przez wzmocnioną podłogę. Iwan cudem uniknął zmierzchu. Szkoda, nie lubiłem go.
Starszy technik Dmitriew. Dobrze, moi drodzy, ale tutaj w takim razie podziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Singularity. Hej, pa, pa.